Kowalska była gościem Moniki Olejnik i odpowiedziała na pytanie dziennikarki na temat bieżących wydarzeń. Jej słowa zszokowały widzów. Kto by się spodziewał znak zapytania. Jolanta Kwaśniewska była gościem Moniki Olejnik w TVN24. Dziennikarka zapytała byłą pierwszą damę o obecną sytuację w Polsce. Wielu Polaków było bardzo ciekawych jej opinii. Gdy się wypowiedziała, wielu ludzi nie mogli wyjść z szoku. Nikt nie spodziewał się takich słów padających z ust kobiety uważanej za synonim dobrego wychowania i klasy. Jolanta Kwaśniewska w TVN24 komentuje strajk kobiet. Od czwartku przez Polskę przechodzi fala protestów niezadowolonych obywateli. Polki i wspierający ich Polacy dają upust swojemu niezadowoleniu po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Prawo zaostrzono, a kobiety zostały pozbawione prawa wyboru w najbardziej intymnych kwestiach. Kiedy gościem Moniki Olejnik okazała się być Jolanta Kwaśniewska, wiele osób z niecierpliwością czekało na jej słowa. Gdy dziennikarka zapytała ją o cenę wyroku i słowa wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, krytykującego protesty, ta odpowiedziała: zaczyna się wojna polsko-polska i szczucie na siebie wzajemnie. Dlaczego w tak cyniczny sposób działa Kaczyński? Nie pojmuję. Chyba nie bez przyczyny wybrano taki moment. Może wydawało im się, że w pandemii nie wyjdą na ulicę takie tłumy? Skala przerosła jednak oczekiwania rządzących i teraz chyba nie wiedzą, co z tym fantem zrobić. Przypomniała również rzecz, o której wiele osób, z prezesem włącznie, chyba już nie pamięta. Wydaje mi się, że ten zapis, który obowiązywał od 1993 roku, był najbardziej sensowny i takie byłoby oczekiwanie ludzi, żeby do tego wrócić. Był taki czas, że nawet Jarosław Kaczyński mówił, żeby nie ruszać tego wątłego kompromisu. Dochodzą teraz jednak do głosu ekstrema, jak na przykład pani Godek. Potem to już jest lawina, mówiła. Kwaśniewska powiedziała także, co myśli o strajku kobiet i o tłumach na ulicach polskich miast. Dziś mamy rewolucję obyczajową. Nigdy nie widzieliśmy takich zachowań w Polsce. Widzę, że jest coraz więcej chęci, by pokazywać siłę. Uważam, że są to nastroje rewolucyjne. Struna jest bliska pęknięcia. Ludzie na ulicy to nie jest żadna patologia. Jestem dumna z tych młodych ludzi, bo biorą sprawy w swoje ręce, na polityków nie ma co liczyć. Kiedy Monika Olejnik zapytała o sposób prowadzenia protestów oraz wulgaryzmy, które cały czas się na nich pojawiają, Jolanta Kwaśniewska przyznała, że sama używała była godniejszych. Po chwili jednak z jej ust padły słowa, które w pełni pokazują,
że była pierwsza dama, solidaryzuje się z protestującymi. Ale rozumiem te dziewczyny, które protestują. Podobnie ja, jestem wa jak większość Polaków. Nie wypowiedziała pełnego wulgaryzmu, sama cenzurując słowo, jednak trzeba przyznać, że mało kto spodziewałby się, że Kwaśniewska zdobędzie się na takie zachowanie.